Witam na kolejnym spotkaniu z Ewangelią świętego Łukasza. Dużo myśli pojawia się podczas rozważania jej siódmego rozdziału. Dziś kolejne, które będą dotyczyły wersetów od 24 do 30. Na samym początku rozważanego fragmentu czytamy, że uczniowie Jana odeszli od Jezusa. Odeszli, bo wypełnili swoje zadanie. Zrobili to, co im polecił ich nauczyciel. Nie odeszli od Boga, od Bożych spraw, ale jednak odeszli od Jezusa. Mieli chyba takie podejście, jakie ma wiele osób do wielu spraw, także tych dotyczących wiary. Nazywam je podejściem funkcyjnym. Zadanie wykonane, nawet perfekcyjnie. Można być z siebie zadowolonym i wrócić do starego sposobu życia, a nawet żyć kolejnym zadaniem dla Boga, ale tak naprawdę z dala od Jezusa. Niestety, można i tak. A potem uczniowie Jana, może nawet w drodze powrotnej, mówili o tym, co usłyszeli, co zobaczyli, co jakoś odnosiło się do Jezusa. Ale najważniejsze jest to, że oni odeszli od Jezusa. Już nie mieli z Nim osobistego kontaktu. Nie byli Jego przyjaciółmi. Znowu, Jan Chrzciciel stał się dla nich najważniejszy. Tak może być i z nami. Pomodlimy się, możemy nawet być na mszy świętej, a potem odchodzimy, bo mamy swoje zajęcia, swoje obowiązki, swoje plany, swój styl życia i tak naprawdę żyjemy właśnie po swojemu, bez żywej obecności Jezusa w naszej codzienności. I to nasze życie nie musi być złe. Całkowicie nazwijmy to bezbożne. Ale tak jak oni wrócili do Jana Chrzciciela, by dalej rozmawiać o Bogu, by dalej prowadzić dzieła, które miały im pomóc żyć Słowem Bożym, stawiając to wszystko ponad osobistą relację z Jezusem, tak i my możemy postąpić, skupiając się na przykład na jakiejś formie pobożności czy wykonywaniu jakichś czynności religijnych. Oczywiście one nie są złe, są dobre. Właściwie przeżywane są pomocne, ale musimy uważać, aby nie stało się dla nas najważniejsze, aby nie mówić tylko na przykład albo święty Franciszek to, albo święty Ignacy tamto, albo święty Dominik to tak. I w pobożności obowiązuje zasada. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Wiara zawsze musi być chrystocentryczna. A różne formy pobożności są o tyle dobre, o ile prowadzą do Chrystusa, o ile pomagają nam Go coraz mocniej kochać i żyć Jego Ewangelią. Tak jak przypominał o tym święty Paweł. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. To niebezpieczeństwo, na które wskazuje rozważany fragment, istniało od samego początku Kościoła, na co wskazują choćby następujące słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Skoro jeden mówi, że ja jestem Pawła, a drugi ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Jeśli więc jest tak, że więcej mówisz o jakimś świętym niż o Jezusie, jeśli lepiej znasz dzieła tego świętego niż Pismo Święte, to może to oznaczać, że odchodzisz od Jezusa tak, jak zrobili to uczniowie Jana Chrzciciela. Od Syna Bożego odeszli do posłańca Bożego. A przecież sam Jan Chrzciciel, wskazując na Jezusa, mówił: potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Jeszcze raz dla jasności, nie mówię tu, że różne formy pobożności są złe, tylko o tym, żeby wszystko, także każda forma pobożności, była przeżywana właściwie. A wracając do uczniów Jana,
Przecież gdyby zostali przy Jezusie, mogli usłyszeć znacznie więcej niż od Jana. Mogli zrozumieć znacznie więcej niż przy Janie. Mogliby zobaczyć o wiele większe dzieła. Mogli zostać powołani do czegoś znacznie większego. Gdyby tylko zostali. Gdy wysłannicy Jana odeszli, słyszymy, jak Jezus zaczyna zadawać tłumom pytania. Po co? Wiemy. Aby zmusić do myślenia. Często do zrewidowania swoich poglądów. W tym przypadku Jezus chce zrewidowania tych poglądów dotyczących Jana, ale to wydarzenie pokazuje, że Jezus chce, abyśmy żyli w prawdzie, abyśmy do spraw wiary podchodzili rozumnie, abyśmy się nie zamykali we własnych przekonaniach, poglądach, wyobrażeniach, bo nie zawsze mogą być one prawdziwe. On chce, abyśmy wszystko i wszystkich widzieli oczami Boga. I tak trzeba, bo od przekonań do prawdy często daleka droga. Od tego, co nasze, do tego, co naprawdę Boże, często daleka droga. Zobaczmy też, rozważając ten fragment, jak różnie można rozumieć to samo. No bo co ci przychodzi na myśl, gdy słyszysz trzcina kołysząca się na wietrze, bo do niej Jezus porównuje Jana. Najczęściej może się nam to porównanie kojarzyć z kimś słabym, z kimś bardzo łatwo ulegającym ludzkim wpływom. Ale wiemy, że święty Jan Chrzciciel taki nie był, że on był wobec ludzi bezkompromisowy, nie ulegał ich wpływom. Dlaczego więc Jezus porównał Jana do trzciny kołyszącej się na wietrze? Może dlatego, by podkreślić, że święty Jan uznawał swą słabość, ale wobec Boga, że on ulegał tylko Bożym wpływom i to one nadawały kierunek jego życiu. A więc Jan to człowiek poddany Bożemu prowadzeniu, Bożym natchnieniom, uznający moc Boga, a swoją słabość. A tym wiatrem, który im kołysał, nie były ludzkie wpływy, lecz Duch Święty. Potem Jezus nawiązuje do ubrania. On wie, że wiele osób zapomina o powiedzeniu, które mówi, że to nie szata czyni człowieka. Wiemy, że można nosić miękkie szaty, choć oczywiście to nie jest regułą, a wcale nie być wielkim człowiekiem. Można na zewnątrz nosić strój, który zachwyca, a wewnątrz być złym, zarozumiałym, egoistycznym, pustym człowiekiem, który po lepszym poznaniu odpycha. Chrześcijanin, człowiek Boży, ma się troszczyć o inne szaty. Przede wszystkim tą szatą naszego życia ma być Jezus, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Później święty Paweł opisuje poszczególne elementy tej szaty w liście do Kolosan, pisząc: jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by miał kto zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A więc to nie szata, tylko styl życia decyduje o prawdziwej wartości życia człowieka. W końcu Jezus doprowadza słuchaczy do prawdy o Janie Chrzcicielu, a ta prawda jest większa, głębsza od wszelkich ludzkich opinii i wyobrażeń, które krążyły. Bo Jan to ktoś nawet większy niż prorok. Jeszcze raz widzimy, że to, co Boże, przerasta nasze myślenie, pojmowanie, rozumienie. Dlatego jak czytamy o tym w 27 wersecie, warto wiedzieć, co mówi Bóg, co napisano w Piśmie Świętym. Dzięki znajomości Biblii możemy zobaczyć i to, że Bóg jest wierny swojemu słowu, że Jego obietnice, dane nam zapowiedzi się wypełniają. Czytamy też w tym wersecie, że choć Jan jest tak wielki, to on jest tylko posłany, aby przygotować drogę komuś jeszcze większemu od siebie. Komuś, kto przynosi coś większego niż Jan czyni. W
tym 28 wersecie czytamy też inną niesamowitą rzecz, a mianowicie, że najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Zdumiewające, prawda? No cóż, możemy tylko powtórzyć słowa psalmu. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym, syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. A wiesz, że teraz w Jezusie Chrystusie jesteś nawet większy od istot niebieskich? Bo przecież tym, którzy przyjmują Jezusa, On daje moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Bracie i siostro, pamiętaj o tym, kim jesteś w oczach Boga. Pamiętaj o swojej tożsamości, godności i wielkości. Przejdźmy teraz do wersetu 29. Czytamy tam, że cały lud, który go słuchał, nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu. A więc, jeśli ktoś naprawdę słucha Boga, jeśli ktoś jest otwarty na Boży głos, jest gotów przyjąć Boże Słowo, ten otwiera się na to, przez co i Bóg chce działać, i na to, jak Bóg chce działać. Wtedy był to chrzest Janowy, teraz jest to chrzest w Duchu Świętym, według tego, co zapowiedział Bóg przez Jana Chrzciciela, gdy ten oznajmiał: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. I w końcu werset 30 mówi o smutnej rzeczy, która miała miejsce, a mianowicie faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Ci, którym wydawało się, że służą Bogu, którym wydawało się, że znają Boga, udaremnili tak naprawdę Boży zamiar względem siebie. Jak widać, nie wszyscy potrafią tak naprawdę słuchać Boga. A czasem bywa tak, że Słowo Boże najtrudniej dociera do tych, którzy sami siebie uważają za pobożnych, lepszych od innych, najlepiej obeznanych w sprawach wiary. Niestety, takimi postawami można udaremnić zamiar Boży. Bóg ma dobre zamiary wobec wszystkich, ale nie wszyscy chcą, żeby one zrealizowały się w ich życiu. Wolą Bogu udowadniać, jak cudowne są ich zamiary dla Niego, niż otworzyć się i pozwolić, by dla nich zrealizowały się Boże zamiary. To tyle w tym odcinku rozważań. Trochę się dziś rozgadałem. Teraz jeszcze tradycyjne pytania do osobistej refleksji. Pierwsze. Jaka jest twoja ulubiona duchowość? Jakie widzisz jej dobre strony, a jakie zagrożenia? Drugie. Czy Bóg zmienił jakieś twoje poglądy, przekonania? Jak? Czy są jakieś twoje poglądy, postawy, szczególnie dotyczące spraw wiary, które trudno ci zmienić, chociaż wiesz, że Słowo Boże mówi coś innego? Trzecie. Jak patrzysz na siebie? Czy pamiętasz o godności i wielkości nadanej ci przez Boga? Jak to wpływa na twoje myślenie o sobie, na twoje życie? To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku rozważań Ewangelii Świętego Łukasza. Szczęść Boże!